Obiecałaś, że zdradzisz nam jeszcze jakieś triki makijażowe. To jest, znaczy, to jest w ogóle paleta rozświetlaczy. Kitulca z Makeup Revolution i to są trzy. I one są trzy o różnej mocy, można powiedzieć. I jak widać, w sumie innego koloru. I tak, będziemy lecieć. Najpierw użyję tego, potem tego i na końcu tego. Ja wiem, że on wygląda jakby był biały, ale zaraz, spokojnie, spokojnie, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Dobra, lecimy ze środkowym, który jest rozświetlaczem o takim bardzo subtelnym błysku. Mam ten rozświetlacz, słuchajcie, i teraz tak. Zaczynam od kości jarzmowej i lecę tutaj wyżej, tu i aż tutaj odrobinę na czoło. Czyli to jest dokładnie to, o czym mówił ten makijażysta też Riany. On zawsze też tak zaleca właśnie bardzo wysoko. Tak, tak, tak. Oczywiście najwięcej go ma być w tym miejscu, a tu już on ma niknąć. Mhm. Ale super wygląda, jeśli właśnie jest bardziej tu pociągnięty. I schodzimy delikatnie na róż. Bardzo delikatnie na róż. Nigdy na tutaj na skonturowanie. Nigdy tam nie ma. To był pierwszy ruch. Teraz używam tego, który jest mocniejszym i jasnym rozświetlaczem. I jego używam, już nie będę tak sobie szastać wszędzie, jego używam bardziej tutaj w skoncentrowanym miejscu. Zapalę tak o lampkę, to widać, że się świeci? Widać, widać. O, tu. I dopiero teraz, kiedy czuję, że nałożyłam go prawie całego tym pędzlem, dopiero w tym momencie te resztki dopiero idą wyżej. Okay. Resztki na pędzlu. W innym momencie będzie za mocno. Zatynam. Tak, no. I teraz ten, a to jest w ogóle topper. Mm-hmm. To jest taki topper, który on jest jasny, ale o kurczę, jak to teraz pokazać tutaj? O, teraz widać. Mm-hmm. To są iskierki. Okay. To są same takie pojedyncze iskierki. I że to nie jest efekt stapli, tylko jakby takich drobinek. Dokładnie. I mogę je bez problemu nałożyć, bo to nie jest, one nie są jak brokat. One są jak małe diamenciki. Tym lepiej. Tak. I je nałożę już. Ja tak, o, zobaczcie, jak ledwo muskam po policzku. I tylko tutaj. Okay. Nigdzie więcej. I dzięki temu mamy te policzki, które są takie trójwymiarowe i twarz, która nie ma tylko takiego paska na policzku, co świeci, tylko to wszystko jest wtopione. Mam jeszcze taki trik na to, jak się... Teraz brwi są w ogóle trendem. No, ale często jak się eksperymentuje z brwiami, to potem one na przykład wychodzą za mocno. Mm-hmm. Bywają takie rzeczy. Ja dzisiaj sobie specjalnie mocniej zrobiłam brwi, żeby pokazać wam, jak w łatwy sposób można sprawić, że takie namalowane mocno brwi, bo to są mocno namalowane brwi, staną się takimi brwiami, które są zdefiniowane, ale mają lekkość w sobie. Więc zrobię najpierw na jednej, bo będzie fajnie widać różnicę. To, co jest mi potrzebne, to słuchajcie, taki po prostu grzebyczek malutki. I one bywają takie grzebyczki w zestawach do pędzli. Można je czasami kupić też oddzielnie, ale też równie dobrze można różdżkę maskary wyczyścić. Oczywiście nie tej silikonowej, tylko tej właśnie z takimi włoskami. I wyczesujemy. I teraz tak, brwi najbardziej nadają, jakby najważniejsze, żeby najbardziej podkreślone, jeśli chcemy mieć takie podkreślone brwi, nadać im takiego mocnego kształtu, żeby dół został zdefiniowany. Dół zostawiamy. Dół jest ostry, ale całą resztę wyczesujemy i im jesteśmy wyżej, im jesteśmy bliżej zewnętrznego konturu brwi do górnego, tym bardziej go wyczesujemy. I tak samo musi nam luźno znikać, można powiedzieć tak miękko znikać końcówka, jak i początek. Mm-hmm. Nie mogą być ostre, bo wtedy one tak się rzucają w oczy bardzo. Chyba, że ktoś chce taki ruch, bo to nie jest jakby złe. Nie ma w ogóle złych rzeczy w makijażu. Jest kwestia po prostu, na co mamy ochotę w danym momencie. Dobra, mm-hmm. to ja robię. Ja po prostu robię króciutkie ruchy. Mm-hmm. I ta brew sobie się wydelikaca. Rozmywa lekko. Rozmywa, tak. Zobaczcie, jaka jest różnica. Super. Mhm. Pyk i pyk. Ta jest dużo delikatniejsza, ta jest tylko mocno. A to jest parę sekund tak naprawdę tak. roboty. Mhm. Super. No. Niestety powoli musimy kończyć.
Ale myślę, że teraz wszystkie dziewczyny polecą do łazienki i będą testować twoje triki. Bardzo się cieszę, jeśli tak będzie. A co do kreski, to odsyłamy na twój kanał na YouTubie i tak, też to jest skomplikowana sprawa. Także będziemy trenować. Bardzo ci dziękuję, bo mi przemiło z tobą rozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy. Jasne, dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich widzów. Wszystkich.